Chodzisz na siłownię, ale wciąż czujesz niedosyt? Masz Instagrama, ale brak ci pomysłu na fit zdjęcia? Dobrze trafiłeś! Oto poradnik, jak robić fit foty na Instagramie. Po pierwsze, pokaż swój progres. Regularnie wstawiaj zdjęcia wykonane zaraz po prysznicu, a jeśli ostatnio trochę przytyłeś, tak myślałem, nie szkodzi. Wybierz jedno z miliona starych zdjęć, które masz na dysku i wstaw jako aktualne. I tak nikt się nie kapnie. Jeśli akurat pobiłeś jakiś rekord, pochwal się tym. Pokaż światu, jaki jesteś super. A jeśli zdjęcie jest zbyt mało imponujące, to już trochę obciążenia. Niech zobaczył jakiś ciebie budzian. Każdą swoją wizytę na siłowni musisz dokumentować. Najlepszym patentem jest tak zwany selfus lustrus. Upewnij się, że nikt nie patrzy, a następnie przyjmij pozę. Na modela? Na groźnego? Na Illuminati? Na sarenkę? Na pokę? Lub na gadżeciarza? Kropla potu skapnęła ci z czoła? Natychmiast zrób zdjęcie i napisz, jak ciężko trenujesz. Hashtag Gym Life, hashtag nigdy się nie poddawaj, hashtag ty też na 100 pro? Nie sądzę. Jeśli twój telefon posiada funkcję nagrywania, a pewnie posiada, poszukaj jakiegoś stabilnego miejsca, w którym postawisz swoje urządzenie. Nagraj się, jak ćwiczysz. Pamiętaj, zawsze film odda więcej niż zdjęcie. Jedzenie. Cóż, dokumentacja tego, co jesz, to wręcz konieczność, a każda najmniejsza rzecz, którą spożywasz, powinna być fotografowana od momentu wejścia do twojego ciała, aż do wyjścia. Więc miej swój telefon zawsze przy sobie. Lubisz jeść słodycze? Spokojnie, ładuj ile wlezie, tylko nie pokazuj tego na zdjęcia, bo fitnessiakom nie wypada. Co jakiś czas wstawiaj zdjęcia, jak jesz poza domem. Koniecznie rób to z fleszem, żeby każdy zwrócił na ciebie uwagę. No, w końcu lubisz być w centrum zainteresowania. Żeby nie wyjść na tumana i analfabetę, wstaw co jakiś czas zdjęcie książki. Wypisz jakiś mądry cytat, tylko broń Boże je nie kupuj, a zaoszczędzone pieniądze wydaj na mięso. Ładna pogoda, a powietrze pachnie wiosną. Zrób zdjęcie swoim butom i napisz, ile to dziś przemaszerowałeś. A w rzeczywistości siedź do samochodu, no bo kto by tyle chodził, przecież szkoda mięśni. W komentarzu napisz, które z zachowań najczęściej obserwujesz, a jeśli znasz osobę, która postępuje według tych schematów, to pokaż mu ten film. Jeśli natomiast masz się za sportowca, to link do mojego sportowego kanału będzie w opisie, a ja standardowo zapraszam na Facebooka, Instagrama, bo tam jest Barack Obama, jestem również ja. I do następnego filmu, cześć.